Cześć, nazywam się Michał Dzierzgwa, jestem terapeutą integracji strukturalnej, a dla Neuroprojekt współprowadzę kurs z masażu tkanek głębokich. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o uwalnianiu klatki piersiowej, czyli pracy z oddechem i pokażę Wam, jak to się robi. Po co w ogóle pracować z klatką piersiową? Dla mnie temat jest oczywisty, bo z klatką piersiową powinniśmy pracować zawsze. Często pracujemy z odcinkiem lędźwiowym, pracujemy z odcinkiem szyjnym, robimy stawy biodrowe, a ta klatka piersiowa zostaje sobie gdzieś na koniec albo jest zapomniana w ogóle. A jest to bardzo ważny obszar, bo raz, że oddech jest taką czynnością, która jest dla nas naturalna i wykonujemy około 20 tysięcy oddechów dziennie, więc jest to bardzo duża ilość powtórzeń, którą wprowadzamy do naszego ciała. Poza tym klatka piersiowa jest złożona z około 150 stawów, więc z prostej matematyki możemy wyliczyć, że jeśli mamy zaburzenia w obrębie klatki piersiowej, a wykonujemy tyle oddechów, to się przekłada na 3 miliony ruchów, które będą w sposób negatywny wpływać na nasz organizm. Jak rozpoznać osobę, która ma problemy oddechowe? Myślę, że jest to dosyć proste i na pierwszy rzut oka będzie to widać. Pierwsze, co możecie zaobserwować, to jest oddech u takiej osoby i w sumie posłuchać, jak ten oddech brzmi, jak wygląda. U osób z problemami oddechowymi będzie to oddech płytki, będzie to oddech szybki, który będzie wykonywany przez górną część klatki piersiowej. Poza tym będą oni w charakterystyczny sposób ułożeni, czyli ich sylwetka będzie wyglądała dosyć często w taki sposób, że ramiona przechodzą w protrakcję, głowa z szyją również do protrakcji, przeprost w stawie szczytowo-potylicznym i klatka piersiowa wysunięta do przodu. Jest to taka pozycja, która zamyka tą przestrzeń, a odchylenie pozwala na to, żeby jednak ten oddech do tej klatki piersiowej wziąć. Też będziemy widzieć, że jest bardzo mała praca w obrębie dolnych żeber, a już praktycznie w ogóle nie będziemy widzieli pracy z tyłu klatki piersiowej do rozszerzania tylnych dolnych żeber. W jaki sposób poznać, którym torem Wasz pacjent oddycha? Do tego możemy wykorzystać sobie bardzo proste ćwiczenie. Może być ono też wykonane jako autoterapia przez samego pacjenta, ale teraz wykonam je ja. Jedną rękę delikatnie przykładamy w okolice brzucha, w okolice łuków żebrowych. Drugą rękę przykładamy na klatkę piersiową i pacjent swobodnie sobie oddycha. Jakby mój nacisk nie jest duży, ręce leżą dosyć swobodnie, po to, żeby też nie utrudniać oddechu. I w trakcie, kiedy Patryk oddycha, ja wyczuwam, która ręka podnosi się jako pierwsza i potem jak ten oddech w dalszej części wygląda. I akurat u Patryka jest tak, że pierwszy odpala się tor brzuszny, potem dołącza do niego klatka piersiowa i ona przejmuje potem kontrolę, czyli ten brzuch wyhamowuje, klatka piersiowa rusza się w tej części górnej zbyt mocno, więc możemy sądzić o tym, że będzie jakiś problem jednak oddechowy, gdyż górna część klatki piersiowej pracuje trochę za mocno, a dół wyhamowuje się w trakcie tej pracy. Czyli zaczniemy od obserwacji, żeby sprawdzić, z którymi miejscami warto by było popracować po to, żeby uruchomić tą klatkę piersiową. Ok, ja obserwuję sobie tutaj na razie tą część wokół łuków żebrowych. Sprawdzam też, co się dzieje w okolicy mostka, sprawdzam, co się dzieje w okolicy górnych żeber, obojczyków. I szukam miejsc, które nie rozszerzają się podczas tego oddechu, które są bardziej płaskie, wciągnięte. I u Patryka na przykład widzimy to, że obszar mostka, obszar tutaj lewego łuku żebrowego, to jest miejsce, w którym na pewno chciałbym popracować. Patrząc sobie wyżej, dalej to są okolice mostka. Ok, i możemy sobie zacząć od takiej prostej też techniki, która sprawdzi nam przesuw tkanki. Układam sobie ręce po obu stronach klatki piersiowej. Nasady moich rąk są ustawione na łukach żebrowych. Robię delikatną kompresję i przesuwam jednocześnie
sprawdzając, po której stronie rusza się bardziej, po której rusza się mniej. Mogę potem sobie sprawdzić pojedynczo. I tak samo jak z obserwacji, lewa strona klatki piersiowej, tu te tkanki są bardziej zbite, one mają mniej przesuwu, jest to dużo gęstsze, więc wiem, że z tą stroną chciałbym zacząć sobie pracować. Mogę to też zrobić na górnej części klatki piersiowej. I tu podobnie też ta lewa strona klatki piersiowej, tak jak niżej, nie przesuwa się, więc wiem, że będę zaczynał od lewej strony po to, żeby poprawić ten oddech. Zaczniemy sobie od takiej prostej powierzchownej techniki na opracowanie tych powierzchownych warstw klatki piersiowej, czyli wiemy już, że lewa strona klatki piersiowej była tą stroną, po której chcemy zacząć pracę. I zaczynamy sobie od przyłożenia płaskich powierzchni rąk do całej klatki piersiowej po tej stronie. Sprawdzam sobie jeszcze raz, w którą stronę ten ruch jest najbardziej ograniczony. Wybieram sobie ten ruch i teraz ważne, że nie naciskam w dół do leżanki po to, żeby zgnieść klatkę piersiową, tylko zatapiam się na głębokość, w której wyczuwam pierwszą restrykcję. Na tej głębokości zostaję i próbuję przesunąć sobie tą tkankę też w kierunku ograniczenia ruchu. I robię to przez chwilę, dosyć wolno. Pracowaliśmy sobie tutaj w tym obrębie klatki piersiowej przez około 2 minuty i często będzie się zdarzało tak, że jak zdejmiecie to wstępne napięcie tkanki, to pokazują się nowe miejsca, z którymi trzeba popracować. I u Patryka właśnie tak jest. Pokazało nam się tutaj łuk żebrowy, w którym mamy bardzo dużo napięcia i punkty kostne, krawędzie kostne są takim miejscem, w którym dosyć często będziemy mieli bardzo duże zagęszczenie tkanki i będą dosyć duże napięcia mięśniowe, które będą ograniczały zakres ruchomości, czy to stawów, czy innych przestrzeni powierzchni tkanek, więc warto sobie pracować zawsze z punktami kostnymi. I teraz też opracujemy sobie opuszkami palców, ewentualnie miękką pięścią tutaj ten obszar łuku żebrowego. Też należy pamiętać o tym, żeby nie pchać bezpośrednio w dół, a zatopić się na odpowiedniej głębokości, gdzie wyczuwamy opór i przesuwać. Opracowanie łuku żebrowego zajęło nam około 30 sekund, zanim to się wszystko rozluźniło. I teraz kolejnym miejscem, które już sobie sprawdziliśmy na początku, jest mostek. I na mostku też można pracować w wieloraki sposób. Ja zazwyczaj preferuję pracę opuszkami palców, ale wiem, że nie każdy musi mieć silne palce, więc mostek jest też idealną powierzchnią do tego, żeby popracować miękką pięścią. Możemy się dosyć fajnie wkleić tutaj w te tkanki, sprawdzić sobie, w którą stronę jest najmniejsza ruchomość i tam sobie to rozluźniać. Dlaczego w ogóle pracować z klatką piersiową? Może powiemy sobie trochę o mięśniach oddechowych. Wszyscy wiemy, że przepona jest takim głównym mięśniem wdechowym i literatura podaje, że wykonuje ona od 60 do 70% pracy, jeśli chodzi o wdech. Pozostałą część, czyli 25 do 40% będą wykonywały mięśnie dodatkowe i sama ruchomość żeber. Ale żeby przepona mogła pracować wydajnie, ten ruch klatki piersiowej, czyli ruch w obrębie żeber, w obrębie stawów żebrowo-kręgosłupowych, w obrębie połączenia żeber z mostkiem, musi zachodzić. W przeciwnym razie ta przepona po prostu ma zdecydowanie trudniej. I teraz w moim odczuciu, zanim zaczniemy pracować stricte z przeponą, należy zawsze opracować klatkę piersiową od zewnątrz, po to, żeby umożliwić ruch żeber. Jak widzicie, moje ręce się świecą. Ja do pracy używam kremu po to, żeby móc troszkę lepiej chwycić za tkankę i trochę przykleić się do niej.
Wcale nie trzeba używać tego kremu albo innych środków poślizgowych. Robimy tak, żeby było nam wygodnie pracować. Trochę popracowaliśmy, zrobiłem już lewą stronę klatki piersiowej, opracowałem mostek, pracowaliśmy też na łuku żebrowym i teraz pojawiają się kolejne rzeczy, z którymi fajnie by było popracować. I jedną z nich jest na przykład opracowanie przestrzeni międzyżebrowych. Ja robię to dosyć globalnie, nie trzeba ich wybierać poszczególnie. Rozcapierzam troszkę palce, próbując wkleić się w te miejsca i takim powolnym ruchem rozluźniam te przestrzenie. Możemy też przesuwać tkankę po żebrach, nad żebrami i też szukamy sobie kierunku restrykcji i w tą stronę będę pracował. Robię to jednocześnie po obydwu stronach. Możemy to robić po jednej, używając dwóch rąk. Możemy to robić jednocześnie po dwóch stronach. Skraca to trochę pracę. Jak długo należy pracować z danym miejscem i kiedy wiemy, że możemy sobie przejść gdzie indziej? Po naszych odczuciach, czyli sprawdzamy, czy ta tkanka przesuwa się w każdym możliwym kierunku, albo czy ten przesuw się zwiększył. Czasami będzie tak, że nie uda się poprawić tego w 100%, ale poprawa już 30-50% powinna nas satysfakcjonować. I możemy sobie wrócić też do tych globalnych testów, sprawdzić, czy ten przesuw po obydwu stronach jest podobny i on już wygląda podobnie, dlatego możemy sobie przejść w kolejne miejsca. Tak jak pamiętam na początku, górna część klatki piersiowej po lewej stronie była mocniej zajęta, więc tutaj sobie sprawdzimy to jeszcze raz, to nam się potwierdza i wracamy sobie do opracowywania tego miejsca. Tutaj też używam miękkiej pięści, wybieram sobie kierunek, w którym jest gorsza ruchomość i tam będę przez chwilę to opracowywał. Dobra, opracowaliśmy już klatkę piersiową, tutaj też górne żebra i teraz to, co się wydarzyło, czyli zdejmując napięcie z tej najbardziej wierzchniej warstwy, która kierowała mnie dogłowowo, przechodząc niżej, teraz czuję ograniczenie ruchomości w drugą stronę, czyli doogonowo, dlatego zmienię sobie pozycję, przejdę od góry i teraz będę pracował w tą stronę. Na początku takim globalnym ruchem, wklejając całe moje dłonie w powierzchnię klatki piersiowej i lekko przesuwając. To samo będę robił wzdłuż boków ciała, po powierzchniach żeber. Przesuwam się na jedną stronę klatki piersiowej. Ja czasami w trakcie ruchu zmieniam kierunek, staram się podążać za tym, co pokazuje ciało i jeśli ono chce iść troszeczkę w bok, pozwalam na to i kontynuuję ten ruch. Tak będzie się działo dosyć często. Teraz druga strona. W trakcie tej pracy musicie uważać na to, żeby wasi pacjenci nie wstrzymywali oddechu. Czasami się tak dzieje, że pod wpływem waszego nacisku, jeśli pojawiają się jakieś dolegliwości bólowe, oni wstrzymują swój oddech, ale nie chcemy tego, no bo pracujemy nad tym, żeby ten oddech uwolnić, a nie po to, żeby go zablokować. O, właśnie tak jak zrobił teraz Patryk, oddychaj. Może zdarzyć się tak, że pomimo tego, że rozluźniacie powierzchnię klatki piersiowej, rozluźniacie łuk żebrowy, to dana część klatki piersiowej dalej nie będzie chciała się ruszać.
Tego przyczyną może być na przykład napięcie i ograniczenie ruchomości wzdłuż krawędzi mięśnia prostego brzucha. I wtedy możemy też opracować sobie tą przestrzeń. Będzie ona dosyć blisko łuku żebrowego, ale jakby nie będziemy się zatapiać pod łuk żebrowy, tylko wychodząc troszeczkę od niego, będziemy kierować takim rozciągającym ruchem trochę na boki i do środka ciała. Do linii centralnej ciała, nie w głąb. O właśnie. Czyli opracowaliśmy klatkę piersiową. Kolejną strukturą, z którą chcielibyśmy sobie popracować, to są mięśnie w okolicy kręgosłupa, prostownik grzbietu, może też troszkę głębiej. Teraz to, co będę robił, czyli wkładam sobie ręce pod plecki, będę wykorzystywał ciężar ciała do tego, żeby odkształcać te mięśnie. Moje ręce ułożone będą mniej więcej w ten sposób. Będę zginał palce po to, żeby opuszkami lekko sobie rozmazowywać te tkanki. I wtedy też szukam miejsc ograniczenia ruchu, czyli będę sprawdzał, czy muszę pociągnąć ten mięsień bardziej do siebie, czy bardziej do góry, czy muszę go bardziej skompresować po to, żeby on się rozluźnił. Więc wkładam sobie ręce pod plecki. Podnieść to troszkę. Dobra. I teraz sprawdzam sobie, w którym kierunku będę pracował. U Patryka będę pracował w dół, czyli doogonowo. I robię to po to, bo napięcie mięśni w okolicach kręgosłupa, w okolicach żeber, będzie utrudniało ruch obrotowy tych żeberek, czyli jak wiemy, podczas wdechu dolne żebra wykonują ruch na boki, tak jak rączka od wiaderka. Żebra na górze klatki piersiowej będą wykonywały ruch do góry, unosząc też mostek, czyli ruch jak rączka od pompy. I tutaj też mogę sobie obserwować ten rytm oddechowy. I to też jest dobre miejsce, żebym sprawdził, czy ten oddech, który ma nasz pacjent, czy on się rozchodzi torem przeponowym, czyli rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Bo od razu sprostujmy sobie pewien mit. Większość z nas myśli o oddechu przeponowym wtedy, kiedy mocno wypukla nam się brzuch. Czyli jakbyś mógł zrobić taki wypuklony mocno brzuch. O, czyli on wtedy nam wystaje i to w opinii publicznej jest oddech torem przeponowym. Nim nie jest, jest to oddech torem brzusznym i on w takiej pozycji spoczynkowej, gdzie siedzimy sobie na kanapie, leżymy, relaksujemy się, na przykład czytamy książkę. Jeśli on występuje, to jest ok, ale w takim normalnym funkcjonowaniu on może powodować zaburzenia ze strony jelit, z układu pokarmowego. Prawdziwy tor oddechowy wygląda troszeczkę inaczej i podczas oddechu torem przeponowym powinien pojawiać się taki ruch w okolicy dolnych żeber, czyli klatka piersiowa, dolne żebra rozchodzą nam się na boki i w tym samym czasie plecki będą też nam się otwierały w dół. Czyli tak naprawdę ruch jest trójwymiarowy. Jest to rozszerzenie klatki piersiowej w dolnej części na boki, troszeczkę do góry i troszeczkę w dół. Dobrze, opracowaliśmy sobie całą przestrzeń wzdłuż prostowników grzbietów po jednej i po drugiej stronie. Zajęło nam to kilka minut. I teraz możemy sobie sprawdzić efekty naszej pracy. Czyli poproszę Cię, Patryk, żebyś wziął głęboki wdech i wydech. Przyglądam się klatce piersiowej, sprawdzam sobie to miejsce, które wcześniej ruszało się gorzej w porównaniu do innych. No i teraz mam wrażenie, że ten oddech jest głębszy, jest swobodniejszy. To miejsce też nie przykuwa już mojej uwagi.
Ponownie też zrobię sobie ten test, przyłożę jedną rękę w okolice przeponę, czyli dolnych żeber, drugą na klatce piersiowej i sprawdzę, czy ten oddech stał się bardziej równomierny. I teraz ten oddech wydaje się bardziej spójny, czyli już nie mam tak, że najpierw odpala brzuch, potem klatka piersiowa i ona przejmuje kontrolę, tylko w tym samym czasie cała klatka piersiowa otwiera się w każdym kierunku. Praca z klatką piersiową jest rodzajem pracy, który ja w swoim gabinecie wykonuję codziennie. I jest to fajny element, który możecie wpleść na początek swojej terapii. Uwolnienie oddechu na pewno przysłuży się waszym pacjentom. Jest to też dobry początek do pracy z innymi częściami ciała. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat pracy z klatką piersiową, zapraszam was na mój warsztat Uwolnienie oddechu, warstwowe opracowanie klatki piersiowej. Tam będziemy rozszerzać o kolejne techniki, o diagnostykę. Pokażę też, w jaki sposób obserwować pacjentów podczas chodu i wiele, wiele innych. Więc nie możecie tam zabraknąć. Dzięki i do zobaczenia.